Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, te pompowanie wojny, w zasadzie wojny między rasami, no i wojny między klasami, doprowadziło do tego, że Ameryka już kompletnie wariuje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o z reguły zdemonetyzowanych filmikach, no ale oglądajcie, polecajcie. No wojna klas, no to jest zawsze była prowadzona przez komunistów, no i to im się udawało. Udawało się w Rosji, tam parobkowie przychodzili, zabijali dziedziców. Udawało się w Chinach, gdzie chłopi przychodzili, zabijali mandarynów. Udawało się w Polsce, gdzie też obszarników niszczyli na Kubie. No wszędzie zawsze wojna klas, kiedy jedna partia komunistyczna szczuje jednych ludzi, jednych obywateli przeciwko drugim, tylko dlatego, że mają pieniądze. No teraz w Ameryce, no to szczują jednych przeciwko drugim, tylko dlatego, że jest inny kolor skóry. No to jest bardzo przykre, dlatego, że Martin Luther King w latach 60., no to on, kiedy przemawiał do całej Ameryki, do białej, do czarnej, do brązowej, do żółtej, do czerwonej, no to przemawiał, że on marzy i śni o takich czasach, kiedy człowiek będzie mógł przedstawiać sobą to, kim jest, a nie być reprezentowany przez kolor skóry. No teraz najważniejsze w Ameryce jest kolor skóry, no i ludziom odbija. Ogólnie rzecz biorąc odbija cała ta pandemia, cała ta panika, centrum zapobiegania i kontrolowania chorób. To jest raport z 2020 roku. No teraz 2022 roku, no to jest największa ilość morderstw od 1994 roku. No Amerykanie kupują również na potęgę broń, no bo się boją. Boją się, to było wtedy, kiedy Obama dochodził do władzy, kiedy miał drugą kadencję, no to na potęgę kupowali wtedy, kiedy Clintonowa mogła dojść do władzy, no to też się obawiali, że będzie, no ale są badania, które pokazuje, że nie ma proporcji między kupowaniem broni a ilością morderstw. No morderstwa, no to są w zasadzie tylko w kilku miastach, w kilku, jakby tak popatrzeć się, to w Ameryce kilka mil kwadratowych jest popełniane 95% morderstw, także to nie jest takie skomplikowane i można by było przeprowadzić tą statystykę i pokazać, ale teraz co się stało, była sytuacja w Buffalo. Buffalo, no to jest Nowy Jork, tyle tylko, że północny Nowy Jork. No i tam zginęło ponad 10 osób, czarnoskórych osób, także wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. No, ludzie są ludźmi, tak? Szkoda każdego życia. No, kto ich tam zamordował? No, zamordował ich, zabił ich młody, 18-letni biały człowiek, który przejechał ponad 300 kilometrów tylko po to, żeby zabić czarnych. No ale to nie reprezentuje całej nas jako Ameryki, nie reprezentuje nas 330 milionów, no to on po prostu jest samotnym wilkiem. Oczywiście komuniści amerykańscy, kiedy to Antifa, czyli komuniści robią, no to oni zawsze tłumaczą, że to jest samotny wilk, a Antifa, no to jest dobrze zorganizowana banda kryminalistów, która w zasadzie niszczy, tak samo Black Lives Matter, no to oni też, no z jednej strony, no to zbierali pieniądze i mają jakąś taką pozytywną
funkcję do spełnienia, no ale z drugiej strony, no to ta szefowa Black Lives Matter, no to wydała tam, zdefraudowała $6 milionów, także to też jest dziwne, no ale, ale od strony lewicowej te bojówki z łańcuchami, z kastetami, no to są dobre dla socjalistów, dla demokratów. Jedyni biali, którzy niby się deklarują, nie komuniści. No, ten człowiek nie ma poparcia. On napisał manifest, wielostronicowy manifest. On troszeczkę mu odbiło na temat środowiska, no, ale najbardziej się skoncentrował na wymianie amerykańskiej społeczeństwa. No i patrząc na statystykę, no to no i na fakty, no bo już od 20-30 lat, no to socjaliści mówią, żeby się utrzymać przy władzy, no to muszą mieć swoich emigrantów. Także granica też jest między innymi otwarta, no bo oni sobie liczą, że wszyscy emigranci z Ameryki Południowej i Środkowej to będą głosowali na rozdawnictwo, no ale praktyka jest taka, że 40% tych nowych emigrantów, no to głosuje na konserwatystów i patrzy po prostu, że nie chce płacić wielkich podatków i po prostu chcą być normalnymi. Także no jeden człowiek, który w zasadzie rok temu był przesłuchiwany przez policję, no bo już pokazywał, że potrafi coś zmajstrować, no ale nie zamknęli go. W Ameryce jest taki problem, że nie ma szpitali dla wariatów, dla ludzi niebezpiecznych. No trzeba udowodnić, że jest niebezpieczny dla siebie albo dla otoczenia, no i wtedy zamykają. W Europie, czy w Polsce, czy we Francji, w Niemczech, no to taki człowiek by siedział w więzieniu, no nie w więzieniu, w szpitalu zamkniętym i byłby pod obserwacją, miałby opiekę zdrowotną. A tutaj niestety nie. ACLU, czyli American Civil Liberty Union, doprowadziła do tego, że szpitale dla psychicznie chorych po prostu pozamykali. No ale cała ta tragedia, no to albo te elity amerykańskie, lewackie tego nie rozumieją, albo nie chcą zrozumieć, no bo oni patrzą przez ten pryzmat ideologiczny, patrzą co zrobić, żeby każdy kryzys wykorzystać, no bo niestety komuniści mają to do siebie, że czekają z utęsknieniem na kryzys, no i później wykorzystują ten kryzys do swojego udziału, żeby pchać politykę sprawiedliwości społecznej. No tu dużej sprawiedliwości społecznej nie ma. Ten młody gówniarz, no to powinien być w zasadzie, powinna być sprawa, rozprawa, wyrok, no i egzekucja. I egzekucji nie będzie i to tyle. No to dziesiątek lat, od 50-60 lat w Ameryce te egzekucje są powstrzymywane. No mogą być na poziomie federalnym. Taki maraton. W maratonie 10-12 lat temu zginęło około 15 osób. To byli muzułmanie skąd oni tam byli? No z Gruzji czy z jakiegoś tam... No, z którejś z tych republik radzieckich zostali przyjęci do Ameryki, zostali wykształceni, dostali mieszkania, mieli zapłacone za szkoły, no a później poszli i zdetonowali bombę. No to jeden zginął, przejechany samochodem przez własnego brata, jak ten cofał, a drugiego złapali, no i od 12 lat teraz się zastanawiają, czy wykonać karę śmierci. Także teraz ta sytuacja w Buffalo, no to komuniści zaczynają rozmawiać o ograniczeniu pierwszej poprawki do konstytucji, czyli prawo do posiadania broni, prawo do samoobrony. No komuniści wykorzystują, zawsze wykorzystują, nie ma takiego kryzysu, którego by nie
nie wykorzystali, no ale komuniści bardzo minimalizują ataki przez czarnych, przez czarnych na białych, no to też i też rasowe są, no i w zasadzie no to tak sugerują, że wszyscy biali, szczególnie ci którzy myślą, że są nad ludźmi, no to poprzez jednego tego wariata, no to tłumaczą, że że przez białego wariata tłumaczą, że biali, no to są, uważają się za nadludzi, no i wtedy winni są wszyscy biali, no to jest jedna wielki bandytyzm polityczny. I kiedy czarny kierowca z historią w zasadzie, on publikował najróżniejsze antybiałe swoje najróżniejsze no, opisy czy manifesty i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wjechał, kiedy zaorał cały tłum na paradzie w Waukesha w Wisconsin w zeszłym roku, zabijając sześcioro białych ludzi, no to prasa i telewizja to nawet nie wspominała, jaki był kolor skóry tego napastnika. Komunista Biden pojechał do Buffalo w zeszłym tygodniu, no ale czy on pojechał do Waukesha? Nie, no nigdy nie pojechał do Waukesha, no bo tam to czarny zabił białych, no to Biden oczywiście to nie popiera komunizmu, tylko pokazuje, że wszyscy ludzie są z obydwu stron tacy sami, no ale te pompowanie klasowe, rasowe, no właśnie doprowadza do takich sytuacji. Buffalo, no to ogólnie rzecz biorąc, no to jest smutne, że to wszystko tak się dzieje, no bo Buffalo, no to jest można powiedzieć miasto smród, brud i ubóstwo, no i to smród, brud i ubóstwo, no to zaczęło się od lat 50. no i a jeszcze znaczy najwięcej ludzi było w latach 50. później w 60. 70. no to zaczynało już dramatycznie spadać, no to ten były to tam był duży, wielki przemysł, to było wielkie miasto, prosperujące miasto, to teraz jest trzecie z najbardziej biednych miast tej wielkości w Ameryce. Jedna trzecia ludzi jest na kartkach żywnościowych, czyli te kartki żywnościowe, no to dostają tam kilkaset dolarów miesięcznie, no i mogą za to bez dolarów kupić. Mogą kupić podstawowe tam produkty żywnościowe, no i w sumie te kartki, to już nie ma takich kuponów, że jeszcze 30-40 lat temu, no to odcinali. Teraz dostają taką kartę debetową, także podatnicy poprzez urzędników stanowych dają w zasadzie tam kilkaset dolarów miesięcznie, no jest ta karta debetowa i jest używana tak jak dużo tych, którzy pracują, używają swoich kart bankowych albo kredytowych, no a ci ludzie, jedna trzecia w Buffalo po prostu ma stanowe pieniądze, czyli zużywa pieniądze podatnika. Trzy czwarte dzieci w szkołach, no to się kwalifikuje na darmowe lunche albo zredukowaną ceną. Pomiędzy 2019 a 2020 roku morderstwa wzrosły 30% w Ameryce, a 37% w Buffalo. Także to jeszcze 1/5 więcej w Buffalo. Także w 2020 roku, no to było 100 więcej postrzeleń w Buffalo niż przez ostatnie 40 lat. Także ta pandemia nie pomaga. No cała ta akcja
została teraz, można powiedzieć, napompowana i wszystko jest pompowane w kierunku tego, że to był biały, no i że miał broń. Także w zasadzie teraz prasa, telewizja oskarża wszystkich białych, no i oskarża wszystkich broń. No, w Nowym Jorku czy Buffalo tam wypuszczają czarnych za posiadanie broni, no to wypuszczają. Także to jest jedno wielkie oszukaństwo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Buffalo miało majora, który już jest piątą kadencję czteroletnią, czyli jest w zasadzie 20 lat. Przewodniczący Rady Miejskiej jest czarny, dyrektor edukacji, czyli cały ten przedstawiciel szkolnictwa jest czarny. Komisarz czy oficer policji również jest czarny. Także wszyscy są czarni w Buffalo. No, tam jest syf, kiła i mogiła. No ale to jak się popatrzy na inne miasta. Coleman Young był w Detroit, czarny, syf, kiła, mogiła. Marion Barry w Washington, czarny, syf, kiła i mogiła. Sharpie James w Newark, New Jersey, też była syf, kiła i mogiła. Także w Buffalo ci biedni ludzie mieszkający w Buffalo, no to są jeszcze bardziej biedniejsi wtedy, kiedy mają tych majorów, mają tych urzędników czarnych, no bo wybieranie ludzi po linii koloru skóry, no to niekoniecznie czy przynależności jakiejś takiej etnicznej, to nie bardzo gwarantuje tego, że oni będą działali w ich interesie. No i tak właśnie to jest. Ten rasa i to zawsze jest podkreślana we wszelakich dyskusjach, no i jest tłumaczona, że te nierówności społeczne. No dlaczego? Dlatego, że to pompuje czarnych, żeby głosowali, to pompuje lewaków, białych lewaków, żeby po prostu czuli się dobrze i żeby mieli te poczucie winy. I no dlaczego czarne życie zebrało tam setki milionów dolarów? No dlatego, że biali, wielka część demokratów czuje się winna, nie wiadomo za co. Przecież nawet większości dziadkowie, pradziadkowie nie byli właścicielami niewolników. Nie wiem, dlaczego mają się czuć winni, no ale czują się to. Te poczucie biednych zostało wtłamszone w ludzi, w białych ludzi i to poczucie winy jest po prostu straszne. Niszczy normalnych ludzi. No ale to pomaga politycznie. Cały te wszystkie te miasta, które były prowadzone, no to kompletny brak jakiejś kontroli, no i zostają zapuszczone. Także miasta jak Buffalo, no to każdy normalny człowiek widzi, że co się dzieje. Po prostu jest miasto, jest rządzone przez demokratów, no to tak jak Portland, Oregon. No to scenariusz jest bardzo prosty. Przychodzą, mówią, potrzeba więcej pieniędzy, no bo jest bieda, smród, brud i ubóstwo. No to podatkują, no to jeszcze więcej ludzi się zaczyna wyprowadzać. No to jest jeszcze większy syf, kiła i mogiła, no to są jeszcze większe podatki. No to znowu się ludzie wyprowadzają. Jest takie miasto w Illinois, gdzie około 6 tysięcy, jest 10 tysięcy ludzi, a 6 tysięcy opuszczonych domów. No to też wszystkie pozycje były prowadzone przez czarnych. No i oni po prostu jakoś, z jakiegoś powodu tylko wiedzą, jak rozdawać pieniądze i wiedzą, jak zabierać pieniądze, no ale tych pieniędzy zaczyna brakować prędzej czy później. Margaret Thatcher właśnie powiedziała bardzo mądrze, no każdy normalny człowiek tak
tak może powiedzieć, że socjalizm jest bardzo dobry, dopóki nie zabraknie cudzych pieniędzy. No i te wszystkie Detroit, Chicago, Buffalo, to właśnie tak się kończy. No i Nowy Jork, no Buffalo to jest w stanie Nowy Jork, bo Nowy Jork to jest dosyć takie wysokie i długie. Nowy Jork, no to jest no też ludzie uciekają, no ale no, stan Nowy Jork nie zwraca za bardzo uwagi do tego regionu w Buffalo, tam gdzie dużo mniej ludzi mieszka. No i bardziej się koncentruje na mieście Nowy Jork. Także tam zawsze